Drodzy rycerze, obchodzimy w tym roku wielką rocznicę, mianowicie urodziny naszego świętego założyciela, Rycerstwa Niepokalanej, świętego Maksymina Milana, który urodził się 8 stycznia 1894 roku. Ten nasz wielki święty, który tak naprawdę nie tylko był tym wielkim propagatorem Niepokalanej Matki Bożej, ale przede wszystkim łowcą dusz. On połączył, że tak powiem, w swoim życiu miłość do Boga i miłość do bliźniego w doskonały sposób i klucz do tego miłości, do tej miłości zarówno do Boga i do bliźniego, aż do końca możliwości on znalazł w Niepokalanej. I dlatego rycerz Niepokalanej jest właściwie narzędziem w jej rękach, należy do niej, aby jej pomóc zbawić duszy. Należysz do niej znaczy miłość Boga, ponieważ jeśli chcę kochać Niepokalaną, to właściwie tylko po to, aby kochać jeszcze więcej Pana Boga. Wielki mistrz świętego Maksymiliana Kolbego, święty Ludwik Maria Grignion-Montfort, tak naprawdę chce, abyśmy wszystkie rzeczy czynili przez Marię, z Marią, w Marii, dla Marii, aby o wiele lepiej wszystko uczynić przez Chrystusa, z Chrystusem i dla Chrystusa. I to jest właściwie ta miłość Pana Boga. Więc zbliżyć się do Niepokalanej znaczy kochać Pana Boga. Wykonać wolę Niepokalanej, chcesz podobać się jej i pytać ją, czego chcesz ode mnie, Matko Najświętsza, to jest właściwie miłość bliźniego. To jest starać się o zbawienie dusz. I dlatego tytuł nowego Triumfu Niepokalanej jest same słowo świętego Maksymiliana Kolbego, który to podsumuje. Można powiedzieć, czasem życie świętych zawiera się w jednym słowie, w jednym zdaniu. Tak jak u świętego Piusa X, wszystko odnowić w Chrystusie, omnia instaurare Christus, in Christo. Arcybiskup Lefebvre, creditimus caritati, a my wierzyliśmy w miłość i to drugie, właściwie traditico de accepi, przekazałem to, co wam otrzymałem. Albo święty Jan Bosko, da anima cetera tole, Panie Boże, daj mi duszę, resztę możesz wziąć ode mnie. I w podobny sposób możemy u świętego Maksymiliana poznać właściwie i odkrywać takie zasadnicze motto. Z jednej strony wszystko odnowić Chrystusie przez Niepokalaną, omnia instaurare in Christo per immaculatam, a to właściwie, co dotyczy dokładnie nasz temat, to jest ja żyję tylko dla dusz, to jest moja misja. Tak święty Maksymilian Kolbe opowiadał, kiedy właściwie pytali go ludzie, dlaczego tak się trudzi, dlaczego właściwie nie chciał się podporządkować, robić więcej urlopu, uspokoić się, już nie, po prostu właściwie kontynuować ciągle z tym rycerzem, coraz więcej i coraz bardziej się fatygował. Jego odpowiedź była zawsze ta sama. Ja dla dusz tylko żyję. To jest moje zadanie, to jest moja misja. I dokładnie o tym chce nam mówić obecny, najnowszy Triumf Niepokalanej, ten drugi numer tegoż roku. I chcielibyśmy przez to bardzo nie tylko poznać myśl naszego założyciela, ale wchodzić w ten nurt, albo raczej wchodzić w serce Matki Bożej, abyśmy i my byli rozpaleni tą miłością ku bliźniemu, abyśmy stali się prawdziwymi rycerzami. Rycerz, który chce być narzędziem w jej rękach, aby zbawić duszy, musi też mieć ten ideał rycerski, który nam został przekazany przez świętego Maksymiliana. I tutaj główny artykuł tego triumfu to są same słowa świętego Maksymiliana, kiedy właściwie nam powie, co to znaczy ja żyję tylko dla dusz.
Piękny wstępny artykuł, czytając świętego Maksymiliana, wiecie bardzo dobrze, że każdy triumf niepokalany o jakimś słowie wstępnym jest czytając świętego Maksymiliana. I to jest kolejne piękne słowo, które powinniśmy po prostu uczyć się na pamięć. Z niepokalaną przestajesz, niepokalanym się stajesz. Widzisz, właściwie, jeśli jesteśmy z nią, jeśli postaramy się jej podobać, wypełnić jej wolę, to sami będziemy oczyszczeni, to sami będziemy świątynią, w której mieszka niepokalany, w której mieszka Pan Bóg, które największe upodobanie znajduje w tej duszy, która jest wypełniona obecnością niepokalanej. Bardzo wartościowe słowa możecie tutaj świętego Maksymiliana odkrywać i dlatego już zachęcam was do głębokiego, nie tylko krótkiego przeczytania, ale wręcz rozważania tych wspaniałych tekstów świętego Maksymiliana albo właściwie tych, o których gdzie jest mowa, o tym wielkim ideale świętego Maksymiliana, jego niesamowite pragnienie, jego zapał za duszy, za uspawienie dusz. I w ten sposób możemy i my w naszym życiu tak naprawdę być łowcami dusz. Tak musimy szukać tych pięknych po prostu, tych pięknych istot ludzkich. Wszystkie dusze są dziećmi Matki Bożej. I Matka Najświętsza ich przede wszystkim tak niesamowicie kocha. I chce ich szczęście prawdziwe. A praktycznie nikt o tym nic już nie myśli. To piękny, właściwie kolejny artykuł, rozpalić w duszach ogień miłości do niepokalanej. To nasz ideał, to jest nasza misja. Niepokalana, nasz ideał, to była ta książka już napisana, już praktycznie, już może 20 lat temu, aby dokładnie dokonać w sercach to poznanie, to głębsze poznanie świętego Maksymiliana, ducha rycerstwa niepokalanej i spowodować właściwie taki skutek, taki efekt, rozpalić w duszach ogień miłości do niepokalanej. Do niepokalanej chcemy przecież duszę prowadzić. I dlatego cały nasz apostolat, czy to są nasze modlitwy, akscelisty, o Mario, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy do Ciebie nie uciekają, czyli właściwie za wszystkimi, którzy są dalecy od Pana Boga, którzy są zagubieni w drodze do piekła, tak można powiedzieć, ale mogą być zbawieni, jeśli właściwie słuchamy głosu niepokalanej Matki Bożej, która można od samego początku wzywa nas, abyśmy jej pomagali przez rozdawanie medalika cudownego, przez rozdawanie dobrej lektury, przez właściwe modlitwy i ofiarę ratować duszę i w ten sposób rozpalić w duszach ogień miłości do niepokalanej. Wiele razy w moim życiu widziałem w różnych krajach świata, jeśli jakaś zagubiona dusza, daleka od Pana Boga, daleka od korzystania z sakramentów świętych, żyjąca w grzechach, zaczynała modlić się do Matki Bożej, to wtedy właściwie Matka Najświętsza właściwie coraz bardziej przychodziła do serca takiej duszy i rozpaliła ten ogień miłości. I w tym momencie dusza powoli się nawróciła. Tylu kapłanów, którzy ostatnio poznali katolicką tradycję, niemal każdy doświadczył w swoim życiu, to przez Matkę Najświętszą został prowadzony do tej pełni kapłaństwa. I tak samo my musimy starać się, aby Matka Najświętsza była znana na całym świecie. Po to właściwie zachęcam was, abyście usilnie nabywali ten nowy triumf niepokalanej i przede wszystkim czytali i ponad wszystkim realizowali to, co tutaj jest zawarte. Wszystko, co jest tu napisane, ma tylko jeden wielki cel. Abyśmy realizowali program Rycerstwa Niepokalanej, który znajduje się zawsze na ostatniej stronie, starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, Żydów i tak dalej, a zwłaszcza masonów i oraz uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem niepokalanej. Więc nie zapominajmy, ja dla dusz tylko żyję, to jest moja misja. Bóg zapłać.